Cześć wszystkim, z tej strony Mateusz, a to jest kolejny odcinek z gry Empire of the Ants. W zeszłym odcinku doszliśmy do Taiyokan, w którym się obecnie znajdujemy. Ja nagrywam odcinek jeden po drugim, to dosłownie. Więc zaczynamy misję, którą zaczęliśmy rozmowę z Mrówką w poprzednim odcinku. Więc zobaczymy, co ona ma nam do powiedzenia. Jakie zagrożenia po drodze? Powódź zabiła tak wiele i zniszczyła tak dużo. Nie licząc wody i trudnego terenu, twojej misji raczej nic nie grozi. Pamiętaj, że jesteś cenniejsza, żywa niż martwa. Taiyokan było pięknym miastem. Co za strata. Zginęło tak wiele z nas, powódź zaskoczyła wszystkie. Ale Taiyokan zostanie odbudowane pod przewodem waszej matki. Taka jest wola Federacji. Ile twoich sióstr jest poza miastem? Setki córek Taiyokan. Powódź nas kompletnie zaskoczyła. Gdyby każda z nas zdołała ocalić kilka zaginionych, znacznie by nam to pomogło. Zrobię dla Taiyokan wszystko, co będzie możliwe. Super. I nas przenosić w jakąś inną lokację. Ta gra nie ma otwartego świata. Jak ktoś nie oglądał poprzednich odcinków, serdecznie zapraszam. No i mamy następną lokację. Odszukaj zaginione robotnice. Naciśnij i przytrzymaj LT, aby wycelować i się rozejrzeć, aż twój czujnik feromonów zacznie migać. O, coś nowego mamy, coś nowego. No dobrze, klikam. Dobrze. O! Gdzieś tam trzeba, tak? A, bo tu już tylko tyle było, tak? Głowy. 1559. Udaj się w tym kierunku, kolejne znaczniki feromonowe będą się zapełniać. Aha, dobra. To idziemy, nie skaczemy od razu, bo tu zaraz do wody wpadnę i tyle będzie z tego. Tak, jeszcze nie mam wyczucia, na jaką odległość ona mniej więcej wyskoczy. No ale cóż. Ona raz dalej, raz bliżej. A i co chwilę mam tu sprawdzić, tak? Czy gdzieś tutaj. Fajnie, coś innego w końcu. Iż tam walka. Jak ostatnimi czasy. Dobra, jakoś tu tak przeskoczyć w miarę zgrabnie, żeby się nie utopić. To jest jakaś roślina tutaj? Dobra, zaryzykujmy. Dobrze. Jeszcze raz bez ruszania się i do góry. A, to tak, o, dobra. Tak to wygląda. Ale cały czas mamy się rozglądać? Nie, chyba nie. Trzeba po prostu iść, tak? Teraz wystarczy iść. Tutaj już nic nie trzeba sprawdzać. Czyli ja mam... Myślę, że jakbyśmy się oddalali od tego miejsca, to byś po prostu się... One cofały, te znaczniki. Nie, to nic nie daje. O, no i widzicie. Dobra. Kurde, gdzie one mogły utknąć tu? Ani nie tam, ani nie tam, to może tam. Widzicie to? Ktoś tutaj bujaczkę zbudował. Wszystko tutaj. Idziemy na dół. Dlatego nam tu tak szybko to wskoczyło. Szukaj wiatru w polu.
O, jest. Odszukaj robotnicy i nawiąz z nią interakcję. Jesteśmy. Wyślij do gniazda. Dobra, czyli jeszcze jedna. Tak? I znowu to samo mamy robić. Dobra. Trzeba na pewno tylko w tym miejscu. Tak. Tutaj wszystko. Tutaj. Nie, dobra, w dobrą stronę idziemy. A tam jest chyba. Dzisiaj patrzę. Tutaj. Coś siedzi. Albo mi się wydaje po prostu. Chyba. O. Utknęła. Nie, chyba to nie tu. Byłby. Czekajcie, bo tu mi się gdzieś zakręciła ona. Ona się klei. Chyba będzie, to jest jednak tam. No. Ty dobrze patrzyłem. Czyli one już po prostu, one tam są. Nie są dokładane. Im bliżej przychodzimy. Dobra, wyślij do gniazda. Poziom wody wzrasta. Pośpiesz się, odszukaj i uratuj 7 robotnic. Tam nie widzę, żeby wzrastał. Gdzieś tam. A sprawdźmy, czy to widać je gdzieś tam. Już chyba będzie za wysoko, żeby było cokolwiek widać. To gdzieś tam trzeba iść. Dzisiaj mamy poszukiwanie robotnic. Z tego wynika. Gdzieś tu? Jak ciężko tu przycelować. No skurde. Ale to dziwnie jest zrobione. Jakby to było na kamieniu tu. Wejdź stąd. Tutaj robotnica zniknęła pod wodą. No tak wy nakierowujecie. Co ja wam poradzę? O. I znowu źle. O. Gdzieś tam. Co to jest? Jaki robak? No! Kurde. Raz się pojawia, raz nie. Ciężka ta misja nawet. Tam aż, dobra. Widzicie może już gdzieś? Tą robotnicę, kurczę, bo... Ale idziemy już w końcu w dobrą stronę. O! Tam jest, dobra. Dobra. Mam nadzieję, że one będą bliżej siebie też poustawione. Gdzieś pewnie na tym korzeniu jest. Na tej kłodzie. O.
Ja jeszcze osobiście nie widzę. Robotnica zniknęła pod wodą. Czyli co, siedmiu nie ten? Nie znajdziemy? Nie no, szybciej tu się nie da, no. Tam byłem przecież w tym... O, nie skacz! Idź tam. I przeskocz, tak. Znowu zniknęła pod wodą. Czyli co, już tam, gdzie się wybierałem, jej nie ma, tak? Czy na jakiej zasadzie to jest? Nie, no jest cały czas ktoś. Ale ciemno. Sam tej mrówki nawet nie widzę. To i co się teraz stało? Idź do góry. Ciekawe. To one same się nie mogą wysłać do gniazda, tylko my musimy je wysyłać. Porażka. Dobra. Lecimy od nowa. Dobra. Lecimy od razu. Nie ma na co czekać. Jak ja tu skakałem? Tam, nie? Tak jest. Teraz ja zapomniałem, gdzie ona była. A, tu ona gdzieś stała, gdzieś tutaj, tak. Teraz przypominam sobie. To najpierw uratowaliśmy te mrówki, które stały wysoko, zamiast wziąć się za te, co były nisko. Idź do góry. Oj kurde, w tą stronę skoczyła. I ona tu była, nie? Tak jest. Wyślij do gniazda. I lecimy do tamtej drugiej. Wszystko kierunek obrać, dobre? Dobra. Ona tam stała na tym kwiatku przecież. Na listku. Czyli... Jeśli jedna zginie pod wodą, to już co, już misja jest przegrana? Tam było, tak. Ja tu od razu ten skok tu wiary zrobimy. Tu nie ma na co czekać. Pięknie. I ona tam na tym
korzeniu była, z tego co pamiętam. Dobra, no co, co? Mogliby czas chociaż jakiś podać tutaj. Gdzie to dalej było? Tam gdzieś. Myślę, że gdzieś to, to może być tam. Tak? Tak. Skaczmy tam od razu. Teraz wyścigi. Myślałem, że to były żarty z tym, że poziom wody się tu podnosi. Znaczy, mogliby tak napisać, ale... Kurwa, jak to teraz tam przeskoczyć, żeby tam było dobrze. Stresują mnie. Zacięłaś. Ja wiem, że wy tam jesteście. Wracaj. Dobra, mamy punkt kontrolny. Trudno. To idzie. Tam gdzieś jest. To jak mamy teraz tam przeskoczyć, kurde, na takim miejscu nam głupim dali. Nie da się tak. Ginął co chwila tu. No nie, z tego miejsca też się zgówniano. Ona tam jest na 100%. Tylko jak to przeskoczyć, żeby to się udało? Nie stąd tu. Tylko słabo, ja to widzę, też tutaj nie zeskoczy. No sprawdźmy, no. Ten poziom jest już za wysoki, już teraz nic nie zrobimy. Da się jakąś misję tu od nowa zrobić. Dobra, umówmy się tak. Ja te dwie pierwsze mrówki sam tutaj znajdę sobie. Znowu. I będziemy się widzieć, jak już będę bliżej tamtej trzeciej, co mieliśmy do niej skoczyć. Dobra, widzimy się za chwilę. Dobra, jestem szybciej niż myślałem, bo odkryłem jedną nową rzecz. Zobaczcie. Tu jest 5-3-7 mrówka. Tamta jest wysoko, 6-3-7. To tamta, co była ta druga, bo ja dopiero jedną wybrałem. Bo chciałem tu podejść, zobaczyć, jak tu można podejść do właśnie tego terenu, gdzie ta woda jest. Tu mamy 424, jakaś mrówka też jest. Tam jest 1026, ale myślę, że ona jest trochę wyżej. Czyli mamy tutaj tak, jedną. Kurde, są aż jeszcze trzy. To my zdążymy tu ogarnąć, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć mrówek. Czy teraz mam zagwozdkę, czy iść może do tamtej? Bo my jak teraz odblokujemy tą następną mrówkę, to wtedy woda zacznie się podnosić, więc ja byłbym za tym, żeby uratować te mrówki, które są jak najbliżej wody, więc ja postaram się podejść do tej mrówki. Pierw zobaczyć, gdzie ona jest. Jak ona jest dość wysoko, to idziemy po prostu dalej. W stronę tamtej wysepki, co żeśmy wtedy zatonęli. Popatrzcie. Tam gdzieś jest. Tam są nawet dwie. Tu i tu. Dobra, odpuszczam te. One chyba są dość wysoko. Tam. Zaczniemy od 633 i 920. Tą, jako drugą, co żeśmy
uratowali, zostawię sobie ją na później. Dobra, idźmy tam. A, ty musiałaś na to wejść akurat. No, zejdź stąd. Dobra. Na kamieniu siedzi? Tu nie widzę jej. Nie chcę tam skakać niepotrzebnie. Ale chyba trzeba będzie tam przeskoczyć tutaj. I ona jest. O, tu jesteś. Masz szczęście. Dobra. Dasz radę już na kamień skoczyć? Da radę chyba. Popatrzcie, to gdzie ona jest? Może tam. Dobra, a tak sobie chociaż zobaczymy mniej więcej gdzie. Czy tam? Czyli tu nie na tym kamieniu. Gdzieś tam. Skocz sobie tam. Kurde, no, mrówka mała jest. Bardzo słabo widać. Co jest tu, kurde? To albo ja ślepy jestem, albo wcześniej ustawiali tak w miarę na widoku. Ale teraz? Szkoda, że teraz nie można sobie ustalić, w którą stronę patrzeć. No popatrzcie, kurde. Dobra, się sam tu pobawię na razie, poszukam. Nic na siłę. Łomatko, kurde, w końcu ją znalazłem. Wiecie, gdzie ona jest? Ta mrówka gdzie się tu schowała, ta druga? Tutaj, na liściu. Jakby woda pod... Zrośnie poziom wody, to byśmy tutaj nie doskoczyli. Więc ja idę do niej. Od razu. I ją ten. No kurde, nie miałem pomysłu. Biegałem cały czas tam, po drugiej stronie, ale... O, z pół godziny chyba naszukałem się jej. Dobra, wysyłam do gniazda. I biegniemy dalej, tutaj nie ma na co czekać. Nie ty. No gdzie mi tutaj? Tam na tamtą wyspę chcę iść. Gdzie to było? Tam, tak? Nie? Dobra. Gdzie ty, kurde, skaczesz, kobieto? A ta gdzie? Zaraz woda się podniesie i dupa będzie. Aha, czyli tutaj znowu na jakichś kwiatach, liściach. Zaraz tu podejdziemy do góry. A tam siedzi. A tam przez... Uda się skoczyć? Udało się. A. Kurde, nie spodziewałem się, że ta misja będzie taka trudna, nie? Gdzieś jeszcze tu były? Dobra, robotnica zniknęła pod wodą. Tam. Jak się nie uda, to ja już nie wiem, co zrobić. To jest ta, co siedziała tutaj wcześniej. Tak jest. Wyszli do gniazda. 4, to jeszcze 3. Tam coś jest.
Gdzieś tu na... O, jest tutaj, dobra. Wysyłamy do gniazda. 5. To jeszcze. Tu coś jeszcze jest. O, tam jest, dobra. Jak tu biegać? Kurde, ktoś wie może? O! Super! Wcisnąłem B i teraz ona umie... nauczyła się biegać. Dobrze, lepiej późno niż wcale. No tego w samochodku tu nie było. No to teraz już możemy biegać tutaj, o. O, jest tu. Wyjść do gniazda. Dobra. Udało się. I nas ostatnia. Tam gdzieś. O kurde, do wody. Nie chcemy. Nie chcemy do wody. Nie chcemy do wody. Ostatnia mrówka do znalezienia. Czasówki tu zrobili. Kurde. Nie lubię, nienawidzę czasów, jak nigdy nie lubiłem i nigdy nie polubię. Tam gdzieś. Mhm. Ale kurwa, ale żebym zrobił to. Dobra, utopi się gdzieś nas, wyrzuci. Dobra, w którym miejscu? Tam. No kurde, jak teraz bieganie odkryłem, to... Ej, tak, teraz ktoś tu zginie. Czyli w tamtą stronę, dobra. Mm-mm. Tu się widzi? Gdzieś na jakimś kamieniu, czy co? Gadam, jakbym w live'a grał jakiegoś. Nie. Mm-mm. Czyli wszystko tutaj, w tym rejonie. Tutaj może? Tutaj jest. Zwycięstwo. Mi wyszło 50 minut nagrania, bo nie robiłem pauz. Nie, no to... Dobra, trochę trzeba będzie pociąć tutaj. I mam nadzieję, że długość odcinka wyjdzie w miarę normalnie, więc będzie ok. Dobra, wracamy do Tajukan. No, i tu mamy inne jeszcze misje do porobienia, ale to już na następny odcinek. Ja dziękuję wszystkim za oglądanie, trochę się dzisiaj zakręciłem. Zginąłem parę razy, ale jakoś to przeżyję. Dobra. Jak to zabrzmiało? Zginąłem parę razy, ale jakoś to przeżyję. Tak. Dobra. Jeszcze raz. Dziękuję wszystkim. Do usłyszenia. Pamiętajcie o subkach, łapkach, komentarzach. Trzymajcie się. Cześć.